wiele osób zadawało mi to pytanie, czy rzeczywiście, bo nikt nie dowierzał, czy rzeczywiście przyjechaliśmy w dniu meczu. No niestety, realia są takie, że przyjechaliśmy w dniu meczu do Bełchatowa i tak jak powiedziałem, starczyło nam sił na pierwszego seta. I chyba tamte poprzednie mecze dwa graliśmy tak trochę na większym luzie, że a w sumie to i tak już są małe szanse, a w tym meczu zaczęliśmy z taką myślą, że kurde, bez kurde oczywiście, że może rzeczywiście możemy to zrobić i jakaś taka się wdarła nerwowość i przez to parę głupich błędów i przegrywamy jednego seta. No, normalnie byśmy się cieszyli z trzech punktów, no, ale to jest dla nas najgorszy z możliwych wyników. Sytuacja nowa, dużo emocji na dzisiejszym meczu było i załatwiliśmy grę o trzecie miejsce, także. Myślę, że wiele rzeczy się złożyło na to, że dzisiaj przegraliśmy tego jednego seta. Ja nigdy w życiu nie grałem takiego spotkania jak reszta spotkania po tym pierwszym secie. Jest to najgorsze uczucie, nie życzę nikomu. Tak walczyć na boisku, mając świadomość, że się przegrało jednego seta w finał mistrzostw Polski. System też wymagał tutaj takiego rozwiązania, że się ważyły do końca losy, że ten jeden set decydował. Myślę, że tak większość myśli, większość zawodników myśli, uważa, że Skra i Rzeszów mogły gdzieś wcześniej te punkty pozdobywać i to inaczej by się rozłożyło, ale się stało tak jak się stało, że BBTS załatwił Skrze grę o trzecie miejsce. Co więcej można powiedzieć? Dzięki. Nie mamy innego wyjścia jak gdzieś tam oczyścić głowy i wyjść bardzo zmobilizowani i walczyć tak jak to robiliśmy w Olsztynie, czy z Radomiem tutaj, czy w wielu innych spotkaniach, chociażby w Pucharze Polski, bo Gdańsk jest dla nas niewygodnym rywalem od zawsze tak naprawdę, od zeszłego sezonu i musimy wyjść i walczyć tak jakby nigdy nic, bo to jest nasza praca, za to nam płacą, ludzie przychodzą dla nas na halę i my musimy pokazywać się z jak najlepszej strony w każdym meczu, od początku sezonu do końca. Znaczy się, jak do każdego spotkania podchodzimy na 100% i tutaj przyjeżdżaliśmy z takim samym nastawieniem. Chcieliśmy, w każdym meczu chcemy wygrać. Nie zawsze to wychodzi. Dzisiaj starczyło nam sił na pierwszego seta z różnych względów. No cóż, podjęliśmy jeszcze walkę w czwartym secie. Ale nie udało się wygrać tego spotkania i w końcowym efekcie to Skra wygrała 3-1.